A jest z nami były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie prezydencie, ile razy wychodził pan w ostatnich dniach na ulicę protestować? Protestować nie wychodziłem. Nie miał pan potrzeby wyjścia na ulicę i wykrzyczenia, uciekać? Panie, ja się polityką zajmuję tak długo, że protesty obserwuję wszystkim jako wydarzenie spontaniczne i jestem bardziej obserwatorem niż uczestnikiem. Natomiast jeśli pan pyta, czy zgadzam się z tymi protestami, czy uważam, że one są usprawiedliwione, to tak. Uważam, że rzeczywiście władza przekroczyła granicę i ten protest kobiet przede wszystkim, ale nie tylko, ma swoje głębokie korzenie. Ale jako obserwator, ma pan poczucie, że te protesty to jest lawina, która porwie rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy raczej kropla, która drąży skałę i nieprędko organizatorki strajku kobiet doczekają się tego, że PiS straci władzę? No, jeżeli głównym postulatem jest dymisja rządu, to oczywiście prędko się tego nie doczekają. Natomiast trzeba docenić skalę tego protestu. No jednak przecież nieorganizowanego, bo wszystkie wydarzenia nastąpiły nagle. Ani nikt nie spodziewał się, że Trybunał Konstytucyjny, nie wiedzieć czemu, zajmie się tym problemem teraz w szczycie pandemii. Wydawało się, że pandemia będzie ograniczała zakres i skalę tych protestów, a jednak tak się nie stało. I myślę, że również uczestnictwo młodych ludzi jest bardzo znamienne i powinno dać do myślenia władzy. Także nie jest to na pewno rewolucja, ale to jest dużo więcej niż kropla, która drąży skałę. To jest zjawisko społeczne, którego gdybym był dzisiaj wśród rządzących, bym absolutnie nie lekceważył. Ale zauważył pan, że w sondażach, w których Prawo i Sprawiedliwość traci władzę, nieszczególnie zyskują Platforma Obywatelska czy Lewica. Ba, Lewica ma dzisiaj poparcie na poziomie połowy tego, co udało jej się uzyskać przed rokiem w wyborach. To jest żółta kartka dla Lewicy? Generalnie poziom nieufności do tych znanych elit politycznych jest bardzo wysoki. To jest problem wszystkich dzisiaj, jak widać. Do niedawna wydawało się, że nie podlega temu zużyciu PiS. Dziś już wiemy, że podlega. Myślę, że zjawiskiem interesującym, gdy mówimy o sondażach, choć nie należy ich przeceniać, to jest bardzo silna pozycja, biorąc pod uwagę instrumenty, którym dysponuje ruch Szymona Hołowni. Także coś na tej polskiej scenie się zmienia. Natomiast jak pan pytał Lewicę, oczywiście Lewica ma niełatwą sytuację i wiele musi zrobić, żeby w kolejnych wyborach walczyć o dużo głosów, a nie tylko przejście 5-procentowej bariery. Słyszy pan polityków PiSu, którzy mówią, że Trybunał Konstytucyjny w sprawie aborcji nie mógł podjąć innej decyzji i że taką mamy konstytucję. Konstytucję pisaną pod przywództwem Aleksandra Kwaśniewskiego i podpisaną przez prezydenta Kwaśniewskiego. Ale to nieprawda. Wie pan, to długo byśmy musieli mówić, ale po pierwsze, można było podjąć inną decyzję, bo dwóch sędziów złożyło zdania odrębne, więc mogło złożyć te zdania odrębne 7 czy 8 sędziów, więc to nie jest tak, że to była taka jednoznaczna sprawa, punkt pierwszy. Punkt drugi. Konstytucja mówi o prawnej ochronie życia i to jest pojęcie odpowiednio szerokie, które pozwala w drodze ustaw wprowadzać różne rozwiązania, no, które pomagają na przykład kobietom zagrożonym, których życie jest zagrożone w czasie ciąży. Poza tym historycznie patrząc, myśmy mieli kompromis ten aborcyjny zawarty w 1993 roku i przyjęty przez parlament. Konstytucja była przyjmowana w 1997 roku i ten przepis konstytucyjny w dużej mierze został zapisany w sposób tak ogólny, żeby właśnie tego kompromisu aborcyjnego nie niszczyć. Dlaczego PiS zdecydował się złamać ten kompromis w roku 2020, także czekając bardzo długo na to, bo pamiętajmy, że pierwsze wnioski do już tego zmienionego Trybunału, jak to się mówi, pani Przyłębskiej, przyszły w roku 2017-2019, więc tu nie było żadnej pilności. Dla mnie pytanie zasadnicze jest takie, dlaczego zdecydowano się na taką nagłość, kto za to odpowiada, podejrzewam, że Jarosław Kaczyński, no i z tego należałoby się wytłumaczyć, bo wszystkie te dużo jeszcze pytań dotyczących aborcji nam się nasuwa, ale do nich za chwilę wrócimy, bo jeszcze ktoś to spowodował, wie pan, no myśmy mogli żyć w warunkach kompromisu aborcyjnego jeszcze kolejnych 5 lat, świat by się nie zawalił. Aleksander Kwaśniewski jest naszym gościem. Spójrzmy za ocean, bo tam Amerykanie wybierają, Trump czy Biden, Biden czy Trump. Odważy pan się dzisiaj przewidywać, kto wygra te wybory? Znaczy jedno przewidywanie jest łatwe, to znaczy na pewno więcej głosów zbierze Biden. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, bo jego przewaga w sondażach jest około między 8 a 10%. Pytanie, czy to wystarczy? Czy to wystarczy w tym systemie elektorskim amerykańskim? Ja myślę, że tak.
że on ma dzisiaj duże szanse zwyciężyć, no ale oczywiście Trump nie jest jeszcze pokonany, bo to się okaże tej nocy. W każdym razie ten wybór w Ameryce ma zupełnie zasadnicze znaczenie, jest dużo ważniejszy niż to, co ja pamiętam z przeszłości, czy będzie prezydentem Bush, czy Gore, czy Obama, czy McCain. To był wybór między bardziej osobowościami, a nie różną strategią polityczną. W przypadku sporu Trump-Biden mamy rzeczywiście różne strategie i różne Ameryki. No, czy Joe Biden jako gospodarz Białego Domu chętnie współpracowałby z rządem Prawa i Sprawiedliwości i z prezydentem Andrzejem Dudą? Współpracowałby. Pytanie, czy chętnie, czy niechętnie, nie ma większego znaczenia. Polska jest dla Ameryki ważnym partnerem, choć nie strategicznym. I tutaj te wszystkie zapowiedzi Trumpa to było często taka miły lukier, ale nic poza tym. Natomiast będzie współpracował, bo Amerykanie zdają sobie sprawę, że Polska jest ważnym krajem w tej części Europy i na pewno kontakty będą. Poza tym proszę pamiętać, że Bidena otacza grono bardzo kompetentnych fachowców, dyplomatów, strategów politycznych i oni oczywiście, nawet jeżeli Polski nie darzą jakimś nadzwyczajnym uczuciem, bo nie mają tu korzeni i mało tego krytykują po części słusznie nas, ten rząd za różne działania, to jednak ze względów geostrategicznych kontakty będą utrzymywać. I tutaj moim zdaniem nie ma co wpadać w jakąkolwiek panikę. Krytycy Bidena wytykają mu, że to jest typ raczej wiceprezydenta niż prezydenta, że to jest człowiek, który świetnie się sprawdza na ślubach, pogrzebach jako reprezentant głowy państwa. Na przykład amerykanista profesor Lewicki mówił u nas rano, że boi się świata, który będzie prowadził Biden, bo będzie się wahał nad tym, ile cukru wsypać do kawy. No to jest takie bardzo, że tak powiem, w duchu Trumpa ocenianie człowieka, który ma za sobą niezwykle długą i ładną karierę jako kongresmen, senator, 8 lat wiceprezydent. Wie pan, jak ja mam do wyboru faceta, który się w ogóle nie zna na polityce, a jeszcze ma taki maczystowski charakter jak Trump, a człowieka, który rozumie politykę, jest doświadczony i umie dobrać sobie ludzi, to ja wolę tego jednak doświadczonego, który umie dobrać ludzi, niż tego, który ignoruje zdanie kompetentnych osób i który uważa, że wszystkie rozumy posiadł. A z taką amerykańską prezydenturą mieliśmy do czynienia ostatnie 4 lata. I po 4 latach Trump dalej nic nie rozumie z tej polityki? Nie umie w politykę? Nie, część rozumie, część nie rozumie, natomiast to jest jego charakter. Na pewno nie można odmówić Trumpowi siły osobistej. Natomiast jego ignorancja jest w tej chwili przecież powszechnie znana. O jego ignorancji mówią jego najbliżsi współpracownicy, John Bolton, Anthony Fauci, ten główny epidemiolog. No, wie pan, mało tego, Trump uczynił cnotę z tego, że on jest ignorantem. On się po prostu tego nie wstydzi. No, to krótko, zanim się przeniesiemy do internetu. Ktoś by miał z tego tytułu wyrzuty sumienia. On nie ma. Trump ma 74 lata. Ale niekoniecznie o talencie politycznym. Trump 74 lata, Biden 77 lat. Pan zostawał prezydentem jako 40-latek. Chciałoby się panu chcieć być prezydentem 30-40 lat później? Nie, pan to nie ma. Historia różnie się układa. Ja generalnie uważam, że oczywiście coś złego dzieje się z amerykańską demokracją. Kraju, w którym mają przecież najlepsze uniwersytety i wypuszczają każdego roku wspaniałych absolwentów, gdzie mają dojrzały system polityczny od dziesiątków czy nawet setek lat. To, że jednak ludzie bardzo już wiekowi dzisiaj walczą o prezydenturę, nie jest normalne. Tak samo jak nie było normalne, że o prezydenturę walczyli przedstawiciele dynastii, czy to Bushów, czy Clintonów. Amerykańska demokracja jest na zakręcie. Ja mam nadzieję, że Biden z oczywistych względów będzie prezydentem przejściowym. On będzie 4 lata, jeżeli zdrowie mu dopisze. I coś musi się wydarzyć po tych 4 latach, gdy chodzi o amerykańskie elity, amerykańską politykę, bo ona jest ewidentnie niedopasowana do XXI wieku. Aleksander Kwaśniewski jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tymczasem słuchaczom dziękujemy. Dziękuję. Panie prezydencie, zastanawiam się nad tym, czy Joe Biden jako prezydent to musi oznaczać ostudzenie w relacjach polsko-amerykańskich, no bo kiedy słucham i jego doradców, to tam padają słowa dotyczące praworządności, porównywanie sytuacji w Polsce do Białorusi wręcz. To jest przesądzone, że to musi być ostudzenie tych relacji, czy niekoniecznie? Znaczy,
mówiłem to przed chwilą, w sensie programu politycznego nie, ponieważ Amerykanie wiedzą, że mamy tu swoją wagę. Oczywiście trzeba też oddalić pewien mit, który jest, że jesteśmy dla nich strategicznym partnerem. Oczywiście nie. Dla nas Ameryka jest strategicznym partnerem, była, jest i będzie. Dla nich jesteśmy ważnym partnerem. Oni mają strategicznych partnerów w Izraelu, w Egipcie, w Wielkiej Brytanii i w innych miejscach świata. I to trzeba przyjąć. Tu nie ma nic w tym dla nas ani złego, ani tym bardziej obraźliwego. Natomiast trzeba pamiętać, że Biden jako demokrata będzie bardziej wyczulony na to, co dzieje się w sferze praworządności w Polsce i on i jego ekipa. I w tym sensie oczywiście nasza władza będzie musiała się gęściej tłumaczyć z tego, co robi, aniżeli przy Trumpie, który do praworządności przykładał taką umiarkowaną wagę, choć też w paru świadczeniach przecież mówił o tym. Ale oczywiście przewidywać możemy różne warianty. Ja generalnie powiem, nie oczekuję żadnego wielkiego zwrotu ze strony amerykańskiej, ponieważ moim zdaniem oni Polskę będą traktować tak jak do tej pory, czyli poważnie, ale nie nadzwyczajnie. Natomiast obawiam się reakcji ze strony PiS-u, bo przecież te uczucia do Trumpa, one nie wynikały tylko z tego, że Trump zdecydował się na przesłanie tutaj żołnierzy i pewne swoje pomysły. Ono wynikało z pewnej właśnie bliskości ideologicznej. Ale co było PiS-owi co było najważniejszym sukcesem Polski w relacjach z Amerykanami w czasie prezydentury Donalda Trumpa? Wie pan, no, na pewno to, że w ramach tej zmiany stacjonowania wojsk amerykańskich znaleźli się oni również w Polsce, chociaż rozmowy na ten temat zaczęły się już za Obamy. Poza tym to nie jest aż tak wielki sukces, jak to przedstawiano, bo ci żołnierze są także i na Litwie, i Estonii, więc to nie jest tak, że my tu zostaliśmy potraktowani szczególnie. Na pewno była wizyta Trumpa, no, co nie zawsze się zdarza amerykańskim prezydentom, ale to też żaden wielki sukces, ponieważ bywali inni prezydenci w Polsce. Za czasów Trumpa nasz prezydent był w Waszyngtonie, ale tak zwanej state visit, którą ja miałem okazję mieć za swojej prezydentury u Busha, ciągle nie mieliśmy, więc to też można powiedzieć, że tu jest pewien niedosyt. Zniesienie wiz jest ważne praktycznie, ja się bardzo z tego cieszę, choć z drugiej strony też pamiętajmy, że byliśmy jednym z ostatnich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które doczekał tego zniesienia wiz, bo przed nami mieli to i Czesi, i Słowacy, i kraje bałtyckie, i tak dalej. Więc u nas trochę te sukcesy amerykańskie wyolbrzymiano, głównie z tego względu, żeby umniejszyć rolę Unii Europejskiej. I tu może być zasadnicza zmiana, ponieważ ja oczekuję, że Biden dużo bardziej jednak postawi na współpracę amerykańsko-europejską, aniżeli robił to Trump, który Unii Europejskiej nie znosił, który na początku swojej kadencji wręcz podważał sens NATO. A dla nas te dwie instytucje, NATO i Unia Europejska, są zasadnicze, więc w tym sensie Biden zmieni tą politykę moim zdaniem na korzyść Polski. Natomiast PiS, który też Unii Europejskiej za Unię Europejską nie przepada, może mieć tutaj wątpliwości. No właśnie, ale 4 lata temu, na początku kadencji Trumpa, pamiętam, pan obawiał się, mówił pan o tym w wywiadach, że obawia się pan takiej groźby osłabienia NATO, kiedy wprowadzi się Trump do Białego Domu, a NATO jest dla nas główną gwarancją bezpieczeństwa. Po tych 4 latach prezydentury Trumpa, ta gwarancja bezpieczeństwa jest mniejsza? Jest mniejsza, niestety jest mniejsza, dlatego że w pamięci pozostaje to, co Trump mówił o NATO, że to jest organizacja przestarzała i tak dalej. Jeżeli Trump domagał się płacenia 2% PKB na NATO, to nie był jego pomysł, bo to była decyzja NATO podjęta jeszcze wcześniej na jednym ze szczytów w Walii za czasów Obamy i moim zdaniem tu nie ma żadnej dyskusji, że kraje członkowskie NATO muszą płacić te 2%. Moim zdaniem tak samo osłabieniem NATO była taka ostentacyjna decyzja o wycofywaniu wojsk z Niemiec, co dla nas jest także gwarancją bezpieczeństwa. Proszę pamiętać, że żołnierze amerykańscy w Niemczech, no też z punktu widzenia nawet historycznego dla Polski są ważni. To, że doszło do umieszczenia niektórych jednostek amerykańskich w niewielkiej zresztą ilości w krajach Europy Wschodniej, no to jest pewien krok naprzód, szczególnie ze względu na zagrożenie płynące ze wschodu, ale powiem zupełnie szczerze, że
gdyby wziąć sumę tych wszystkich niespójnych w dużej mierze wypowiedzi Trumpa i działań przez ostatnie 4 lata, to ja nie mam odczucia, że NATO jest silniejsze niż było 4 lata temu i że mamy bardziej taką koherentną politykę na przykład w stosunku do Rosji, aniżeli mieliśmy w przeszłości, więc oczekuję, że Biden tutaj ze względu właśnie na swoje doświadczenie, jeżeli wygra, on wprowadzi trochę takiego porządku i przewidywalności. Ja myślę, że to, co było najbardziej charakterystyczne dla kadencji Trumpa, to była jego nieprzewidywalność. Na początku prezydentury Trumpa mówił pan, że jego zwycięstwo w wyborach może oznaczać zaakceptowanie oczekiwania Rosji, że Ukraina wejdzie do jej strefy wpływów. Oczywiście nie szybko, ale w jakiejś perspektywie. Jak to wygląda 4 lata później? No nie osiągnęliśmy tu, czy w ogóle świat nie osiągnął żadnego zasadniczego postępu. Mamy cały czas sytuację kryzysową. Mamy taki raz zamrożony, raz odmrożony konflikt w Doniecku i Ługańsku. Mamy w gruncie rzeczy stracony Krym i tutaj żadne zaklęcia nie pomogą. Krym jest dzisiaj pod pełnym władztwem. Ale Ukraina jest bliżej rosyjskiej strefy wpływów? Ukraina walczy. Ukraina cały czas stara się nie być, choć wie pan, no, ani tu COVID nie pomaga, ani sytuacja ekonomiczna nie pomaga. Dzisiaj zawyrokowanie, że zagrożenie przejęcia Ukrainy przez tą strefę wpływów rosyjskich jest zamknięte, byłoby błędem. Proszę zobaczyć na ostatnie wyniki wyborów lokalnych, gdzie partia ewidentnie prorosyjska uzyskała najwięcej głosów, 20% głosów. No to jest tylko 20%, ale to jest aż 20%. Poza tym, gdybym miał powiedzieć o jakiejś sensownej aktywności amerykańskiej administracji Trumpa wobec Ukrainy, no to miałbym też kłopot, bo ona głównie skupiała się na takich dosyć, bym powiedział, osobistych walkach Trumpa z Bidenem, który usiłował, tak powiem, włączyć Bidena w odpowiedzialność za różne rzeczy na Ukrainie, działalność jego syna, która z nim nie miała nic wspólnego i tak dalej i temu podobne. Znaczy, mówiąc najkrócej, bym ocenił, że te 4 lata właściwie w sprawach ukraińskich niczego nie zmieniły. To jeszcze krok na wschód na moment. Na szczęście też nie zmieniły, no więc można się tylko tym pocieszać, że jesteśmy mniej więcej w punkcie wyjścia. W połowie sierpnia mówił pan, że wkrótce do Aleksandra Łukaszenki, to już Białoruś, dotrze, że zbliża się jego koniec. Potwierdziło się? Dotarło do niego? Czy dotarło? Nie wiem, ale to, że jego koniec jest już właściwie przesądzony, no to jest raczej bezdyskusyjne. No, on może różnymi sposobami starać się utrzymać władzę, nie wiem jeszcze jak długo. Pytanie także i po co. Jeżeli do Łukaszenki nie dotrze, że trzeba szukać programu transformacji, programu, w którym oczywiście on nie będzie... będzie w nim uczestniczył, nie będzie przyparty do ściany i tak dalej. To wszystko jasne, ale programu, który zapewni Białorusi jakąś sensowną przyszłość, no to jeżeli on tego nie rozumie, to źle, ale ja myślę, że i on sam, może nie codziennie, ale przynajmniej co drugi, trzeci dzień, no, ma przekonanie, że z tej ślepej ulicy trzeba jednak wyjść jakimiś zupełnie nadzwyczajnymi krokami, właśnie bardziej poprzez dialog niż używanie siły. Za chwilę u nas miną 100 dni kolejnej kadencji Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim. Spełniły się pana marzenia, jeśli chodzi o ten początek prezydentury? No nie, jestem wręcz zaskoczony tym, że te 100 dni jest takimi cichymi dniami. Że w gruncie rzeczy prezydent jest mało obecny, mając w moim przekonaniu dwa takie tematy, w którym mógłby no, skorzystać ze swoich konstytucyjnych uprawnień i takiej roli również autorytetu, no, polityka, który cieszy się najwyższym zaufaniem. Te dwa tematy to jest pandemia i drugi to jest Białoruś właśnie. Ale co mógłby zrobić prezydent w sprawie pandemii, a czego nie robi? Pandemii oczywiście muszą działać sztaby, muszą działać fachowcy i tak dalej, natomiast prezydent jako ten, który jest, uświadamia społeczeństwo, że trzeba właśnie wykazać się dyscypliną, że trzeba nosić maseczki, że trzeba pilnować się tych wszystkich zakazów, nakazów, no czyli wypełnia rolę trochę takiego właśnie przewodnika po tym trudnym okresie, mając cały czas przecież zupełnie nieograniczony kontakt z ekspertami, z ministrami i tak dalej, i tak dalej. W tym sensie dużo bardziej tą rolę
przejął premier i rząd. I to samo stało się w sprawie Białorusi. Białoruś to mógł być wielki temat taki międzynarodowy, którym zajmuje się prezydent, który pozwalałby mu zarówno szukać kontaktu z choćby z Łukaszenką, ale także z liderami Zachodu, no, angażując ich do działań, żebyśmy szukali rozwiązań. Więc w moim przekonaniu to były dwa takie tematy, bym powiedział, silnie prezydenckie. A przyjąłby pan zaproszenie od prezydenta dzisiaj, teraz do udziału w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie pandemii na przykład? Gdyby prezydent zaprosił na spotkanie, oczywiście, że przyjąłbym. No, nie, pamiętam, że jako byli prezydenci byliśmy kiedyś zaproszeni przez prezydenta Komorowskiego. Oczywiście, mając poczucie odpowiedzialności za państwo, nigdy bym takiej obecności i wygłoszenia swoich rad nie odmówił. A czy dzisiaj jako prezydent zwróciłby się pan do Senatu o zorganizowanie referendum w sprawie przepisów aborcyjnych? Wie pan, to jest bardzo poważny temat, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo... No i mierzymy się z nim od lat i wciąż nie ma tak naprawdę rozstrzygnięcia. Tak, ale wszędzie jest tak samo, bo jest etycznie trudny, bo jest praktycznie skomplikowany. I właściwie w moim przekonaniu to referendum jako pewne rozwiązanie polityczne powinno być rozważane poważnie. Ale referendum nie zorganizowane od tak szybko, żeby przestali demonstrować, czy żebyśmy osiągnęli oczekiwany rezultat, tylko właśnie referendum poprzedzone długą dyskusją, no długą w rozumieniu kilkumiesięczną, przecież nie, ale może i całoroczną, gdzie można byłoby wymienić poglądy, gdzie byłby głos dla ekspertów, dla ludzi zainteresowanych, sensownie sformułowane pytania, no i wtedy jakby podjęcie decyzji. I pan jako prezydent powiedziałby właśnie tak, że... Ostatnie zdanie. Z pełną świadomością, że ci, którzy wygrają, stanowić będą niewiele ponad połowę społeczeństwa. I odwrotnie, no, ci, którzy przegrają, będą stanowić niemalże połowę. Czyli w jakimś sensie sporu w rozumieniu różnych racji nie zamkniemy, no, ale przynajmniej przyjmiemy rozwiązanie, które musi być zaakceptowane, no bo tak suweren postanowi. Czyli pan, jeśli dobrze rozumiem, jako prezydent wychodzi i mówi za rok na przykład zróbmy to referendum, do tego czasu dyskutujmy, ale za rok rzeczywiście takie głosowanie byłoby potrzebne. Znaczy można, ja to traktuję jako jedno z rozwiązań politycznych, wie pan, bardzo trudnych i także, mówię, dzielących społeczeństwo. Ja nie rozumiem jednego, powiem zupełnie wprost, no, dlaczego PiS zdecydował się ruszać tą sprawę w tej chwili? Bo moim zdaniem ten kompromis, który też mało kogo zadawalał z 93 roku, mógł trwać. Można było w ten sposób tego uniknąć. Ale skoro już, że tak powiem, proces uruchomiono, to trzeba się liczyć z tym, że będzie coraz mocniejszy głos tych środowisk, które domagają się pełnej liberalizacji prawa aborcyjnego. Będzie silny głos tych, którzy są za totalnym zakazem aborcji. I pozycja osób umiarkowanych, które byłyby gotowe przyjąć ten kompromis, będzie słabła. To znaczy to, co było naszą siłą po 93 roku, że mieliśmy w Polsce zdecydowaną przewagę zwolenników kompromisu. Dzisiaj moim zdaniem tych zwolenników kompromisu pozycja będzie słabła, a będziemy mieli coraz silniejsze poparcie dla dwóch ekstremalnych poglądów. I to jest wielki błąd, na który PiS się zdecydował. Tym bardziej mnie to dziwi, że pamiętam kilka lat temu, że mówił o tym właśnie dość podobnie, jak ja przed chwilą powiedziałem, sam Jarosław Kaczyński w Sejmie. Nie rozpoczynajmy tej batalii, bo to się skończy liberalizacją prawa aborcyjnego. To jest niezwykle możliwy scenariusz. No tak, tylko jeśli spojrzymy dzisiaj do badań, to hasło legalna aborcja dla każdej kobiety, która tego chce, do 12 tygodnia ciąży, a to jest dzisiaj hasło, postulat strajku kobiet na ulicach, to nie jest postulat, który jest akceptowany przez większość, połowę, bo tylko przez 1/4 niespełna pytanych w sondażu, chociażby dzisiaj United Service dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. No dobrze, no to w tym bardziej moim zdaniem można byłoby decydować się, mówię teraz z punktu widzenia władzy, na utrzymanie tego kompromisu aborcyjnego.
Bo jeżeli pan, nie znam tych danych, o których pan mówi, ale jeżeli tam 25% jest za dopuszczalnością aborcji, do 12 tygodnia ciąży. Pełnym zakazem aborcji jest ile procent? Jeśli chodzi o ten zakaz, który został właśnie uchylony, protest i wywołał protest, jeśli chodzi o zakaz aborcji z powodów ciężkich wad płodu, to tutaj 75% nie chce takiego zakazu. Czyli ale ta odpowiedź na. Jest za pełnym zakazem aborcji? Za pełnym? No to już właśnie 24%. Za pełnym zakazem. Legalna aborcja dla każdej kobiety, która tego chce, do 12 tygodnia ciąży. 24%. A to pan mówi o zwolennikach aborcji, a pytam o tych, którzy są w ogóle za przeciwko aborcji, jakiejkolwiek. Przeciwko. No to jeśli 24% jest za takim rozwiązaniem, to pozostali przynajmniej muszą tego nie chcieć albo bardzo nie chcieć. Nie, bo muszę przeczytać te wyniki. W moim przekonaniu dzisiaj sytuacja jest taka, że te dwa ekstrema, czyli legalizacja aborcji, czy dopuszczalność, i zakaz to jest mniej więcej na poziomie około 20%. Czyli ten środek jest ciągle gotów na kompromis i tym bardziej nie rozumiem, dlaczego PiS zdecydował się ten kompromis podważyć. A czy można dzisiaj nie publikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tych przepisów? No można na dwa sposoby. Pierwszy, nie drukować tego werdyktu, co zdaje się ma miejsce, bo obiecywano, że będzie chyba wczoraj nie ma dziś i ja bym się też nie zdziwił, że nie będzie w kolejnych tygodniach i świat się też nie zawali. To jest jedno z rozwiązań. Takie, wie pan, trochę mało honorowe wyjście z opresji, którą samemu się zgotowało. A dwa, no to jest oczywiście to, co proponuje wicepremier Gowin czy prezydent Duda, no, czyli jakaś ustawa, która przejdzie przez Sejm, tylko musiałaby przejść przez Sejm, która by de facto blisko, może nie w 100%, ale wróciła do tego kompromisu z 1993 roku. No tylko, że wcześniej opozycja chciała stawiać przed Trybunałem Stanu panią premier Szydło za to, że nie publikowała orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Teraz opozycja wzywa do tego, żeby nie publikować tego orzeczenia. Dlatego, że wie pan, polityka to jest dużo bardziej skomplikowana gra niż warcaby czy nawet poker. I tutaj różne sytuacje się dzieją i rozumiem ówczesny postulat, dlaczego drukować, ale też z punktu widzenia społecznego rozumiem dzisiaj jakby tą zwłokę. No bo jeżeli, proszę sobie wyobrazić, że między przyjęciem ustawy a momentem ogłoszenia, co nastąpiło dzisiaj, ileś set kobiet, czy dziesiątek kobiet, ale nawet wystarczy, że jedna czy dwie kobiety nie będą mogły być uratowane, czy nie będą mogły skorzystać z tych dotychczasowych możliwości i usunąć ciążę z takiego trwale uszkodzonym płodem, no to krzywdzimy te osoby, więc tak to jest. No, wie pan, patrząc na to z takiego prawniczego, kazuistycznego punktu widzenia, wybory prezydenckie w Polsce, te które się odbyły, no też nie były konstytucyjne. No ale one były oparte o pewien kompromis polityczny zawarty przez wszystkie siły parlamentarne i to trzeba uszanować. To nie są pierwsze, ani ostatnie przypadki w historii świata, gdzie życie potrafi być bogatsze, aniżeli te wszystkie warianty, które konstytucja przewiduje. A jak pan czyta odłożenie obrad Sejmu o 2 tygodnie? No, czytuję jako pogubienie się PiS-u, po prostu brak w tej chwili pomysłu, chęć wygaszenia napięć. Ja myślę, że Jarosław Kaczyński popełnił błąd, przed którym wszyscy strategowie wojskowi przestrzegają, to znaczy nie wolno otwierać zbyt wielu frontów. Kaczyński ma od wielu lat taki, bym powiedział, pozycyjny front walki z opozycją, czyli PiS, anty-PiS. Otworzył w międzyczasie otworzył się sam front pandemiczny. On otworzył też, wybierając moment, moim zdaniem dziwaczny, front z producentami, hodowcami, chłopami, ta ustawa o ochronie zwierząt. Jeszcze na koniec zrobił już zupełnie, że tak powiem, szaleństwo, czyli otworzył front z kobietami, czyli zasugerował, czy wręcz wymusił na Trybunale Konstytucyjnym, żeby zająć się tą ustawą. No, chyba na tylu frontach wygrać się nie da, więc dzisiaj bym powiedział, że ta
zwłoka w obradach Sejmu to jest zagranie na to, żeby trochę tą sytuację uporządkować. Zaczęło się przecież od wycofania tej ustawy o ochronie zwierząt. Myślę, że ten czas ma pomóc również na ostudzenie nastrojów, na trochę zwarcie szeregów, no i zbudowanie jakiejś strategii, jak to Amerykanie mówią, damage control, czyli kontrolowania strat, które oni ponoszą. To widać w sondażach i to widać w nastrojach. No, wie pan, trudno mi wytłumaczyć w ogóle, skąd tyle błędów w jednym czasie się zdarzyło. Czy to jest kwestia zmęczenia, czy wieku, czy może arogancji, przekonania, że wszystko się uda. Nie wiem. Pytanie, czy ta wielość frontów to nie jest też ważna podpowiedź dla organizatorek strajku kobiet, bo od przepisów aborcyjnych się zaczęło, ale lista postulatów bardzo szybko się wydłużyła. Tam pojawiło się już wiele różnych haseł. Ostatnio na przykład nakłady na zdrowie. Czy ta wielość frontów, która tutaj się pojawiła, też nie jest czymś, co sprawi, że te protesty za chwilę po prostu nie będą się mogły skończyć sukcesem? Oczywiście, że tak. Zasada nieotwierania zbyt wielu frontów walki dotyczy wszystkiego i wszystkich. To nie ja wymyśliłem, ani to wymyślali naprawdę wielcy strategzy wojskowości i wszędzie się to i zawsze sprawdzało. Ja też uważam, że jeżeli chce się podjąć jakiekolwiek, czy chce się podjąć, bo jak się nie chce, to można formułować postulaty, jakie tylko przyjdą do głowy. Natomiast jeżeli chce się podjąć rozmowy, nie można zaczynać od tego, że partner do rozmów ma zniknąć, no bo z kim wtedy rozmawiać? No więc zgadzam się. Im więcej otwartych frontów, im więcej tematów trudnych, tym szansa na porozumienie mniejsza. Czyli natomiast strajk kobiet, który mówi, rząd musi odejść do końca roku, popełnia błąd, pana zdaniem? Taktyczny błąd, oczywiście, że tak. No bo wie pan, jak tu rozmawiać, no jeżeli to jest postulat numer jeden. Panie prezydencie, czy w czasie pandemii, nie wiem, zaczął pan czytać komiksy, układać puzzle, suszyć grzyby? Znalazł pan jakieś nowe hobby na ten czas? Jestem na Mazurach, więc tu jest o tyle dobrze, że jest dużo lasu dookoła i można chodzić na spacery. Mamy takiego, moja córka ma małego, ale bardzo kochanego psa i on nam towarzyszy w tych spacerach. No głównie no to są, wie pan, to jest literatura, to jest oglądanie czegoś interesującego. Mówię o filmach. No i to są takie rozmowy, jak z panem przed chwilą. Tak. A to są filmy o polityce, czy wręcz przeciwnie? Ucieka pan od tego. Nie, to są dwa rodzaje filmów. Dużo o polityce, dużo dokumentalnych, historycznych. To mnie interesuje i od czasu do czasu coś lżejszego, na zasadzie już zupełnego oderwania się od codziennej tematyki. Coś dobrego, lżejszego nam pan podpowie? No wie pan, tego strasznie dużo się w ostatnim czasie dzieje, ale na przykład wczoraj oglądałem film Córka trenera. Historia bardzo prawdziwa. Ja to znam nie sam, bo takiej sytuacji nie miałem, ale znam trochę takich rodzin, gdzie ten ojciec czy rodzice no właściwie podporządkują całe swoje życie karierze dziecka, które ma być wielką tenisistką. Niektórym to się udaje, choć to jest wielkim wysiłkiem, jak Idze Świątek, a to jest historia takiej dziewczyny, która w pewnym momencie się buntuje i nie chce tego robić, ale bardzo, bardzo interesujący z punktu widzenia takiego właśnie psychologicznego i społecznego film. Może niewybitny, ale na pewno interesujący. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.